Mam konsystent domain the best, to pierwszy odcinek, a może i nawet jedyny z FIFA 14 FIFA 15 dema. No i nagrywam to głos osobno po meczu, bo nagrałem mecz w skrótach, no i głos nagrywam po nagraniu. Ale mogę wam powiedzieć, że zagramy mecz Borussia Dortmund, no jak widzicie sami Borussia Dortmund i Boca Juniors, ponieważ chciałem zagrać na zawodowcu i chciałem zobaczyć, jak się gra. I wiecie co? Grało się nawet łatwo, ale nie było też za łatwo. Skład bardzo ogólnie lubię Immobila, więc on musiał być na ataku, chociaż na Ramos mnie kusił. Wypuściłem Aubameyanga za Błaszczykowskiego, ponieważ stwierdziłem, że Aubameyang lepiej się sprzeda od Błaszczykowskiego, którego już tempo jest mniejsze o wiele w tej FIFA, więc czy nie o wiele, ale troszeczkę tak mniejsze i ja to czuję strasznie w Błaszczykowskim klipie. No dobrze, a teraz trening dribblingu. To nie jest część nagrania, no ale... To znaczy jest część nagrania, ale... On nie jest istotny. Po tej pierwszej akcji tego meczu. Podanie do Ciccio Immobila. Ciccio, czy tam nie pamiętam imienia. Marco Reus biegnie z piłką. Omija rywali, strzela i bramkarz broni. Jeszcze dobić tam Italiana, nic nie wyszło. Widzicie piłki? Mennem. Aubameyang. Immobile. No Mkhitaryan uderza! Słupek! Broni bramkarz. Niestety, nie ma gola. A to akcja naszych rywali z 14 minuty tego spotkania przy piłce Herbes. Herbes biegnie z piłką. Herbes mija wszystkich rywali, podaje, a Weidenfeller stał za blisko, by mógł być z tego zagrożenie bramkowe, jednak ja nie wiem, czy to nie powinien być rzutkarny. Była kolejna akcja dla Borussii Dortmund, podanie do Łukasza Piszczka, Łukasz Piszczek do Bednera, Ciccio Immobile uderza obok bramki, niestety obok bramki uderza Immobile, może następnym razem. Podanie do Ciccio Immobile, sam na sam, zwolnił trochę i jak on tego nie wykorzystał. Teraz Marco Reus na skrzydle, przykuwuje do Ciccio Immobile i to w FIFA 14 na stówę byłaby bramka z główki, ale nie tutaj. Ciccio Immobile, Mkhitaryan, a, koniec pierwszej połowy. Trochę nudna, ale było kilka akcji, jak na razie 0-0 się nabrzeczał nasza grupa Boca Juniors, więc dominujemy w tym spotkaniu. Mkhitaryan przy piłce, daje do Ciccio Immobile, Ciccio Immobile, Luisa Hin, Mkhitaryan przedziera się, nie wiem jakim magicznym cudem, ale strzela i mamy 1-0. Kapitalna akcja Armeńczyka i mamy 1-0. Damy BVB. I oto akcja naszych rywali, która była bardzo i to bardzo niebezpieczna. Ja już widziałem tą piłkę po prostu w bramce, ale mamy szczęście. Jak tutaj już nie mieliśmy szczęścia, Weidenfeller, koszmarne podanie do Schmelzera. Hummels za szybko, się zrobił ślizg, Weidenfeller nie miał szans. I mamy 1-1. Piłkarze Boca Juniors mogą się cieszyć z tego prezentu od Weidenfellera, ale nie piłkarze Borussii Dortmund. Dobra. Herbes przejmuje tą piłkę, Aubameyang podaje do Immobile, do Mkhitaryana. Mkhitaryan oddaje piłkę do Immobile. Immobile, finezyjny strzał i to musiała być bramka. Immobile w takich sytuacjach się nie myli i mamy 2-1. Widzicie, jeszcze piłka po rikoszecie podeszła do Immobile. A potem już kompletnie nic się stało, ale w ostatnich minutach Bender musiał sfaulować oczywiście w polu karnym, no a jak piłkarza Boca Juniors, który upadł w dosyć komiczny sposób i podchodzi do jedenastki. Weidenfeller czy Gilgiotti? Weidenfeller robi jakiś dudek, więc dobra, czy mu to wyjdzie? Niestety nie. Mamy 2-2. I to niestety oznacza koniec tego spotkania. Ale nie, to jeszcze nie koniec tego meczu, gdyż czeka nas jeszcze dogrywka. Widzicie, 2-2 i klasyczna dogrywka, a w dogrywce nic się nie działo, kompletnie nic, kilka akcji. Ramosa, którego wpuściłem za Immobile, jednak nic z tego nie wyszło, a oto konkurs rzutów karnych.
strzeli do 11 Marco Reus i mam bramkę. Do drugiej 11 potrzebuje kill Giacci. Naprawdę próbuje tej samej sztuczki co na początku. Gorepowi i niestety ta wysoka leciała ta piłka, ale wyszło. Krótka przerwa i macie, już jestem. Drugiej 11 potrzebuje Aubameyang. Uderza bardzo pewnie. Mamy 2-1. Castellani podchodzi do drugiej jednostki do swojego zespołu. Uderza od poprzeczki, jednak piłka wpadła do bramki. Adrian Ramos, chyba Adrian, nie pamiętam. Chyba. Ramos uderza tym razem w drugą stronę i mamy 3-2. Chavez podchodzi do jednostki, fajne od poprzeczki, gówno znowu. Chavez strzela nad bramką. Ale miał szczęście. Umec podchodzi do jednostki, gdzie uderza w ruk, a w prawy i mamy 4-2. Jest okropnie zmęczony, czy wykorzysta ten karny? Tak, ale ledwo co? Na szczęście chyba Brazylijczyk. Zamiast Subotić strzela, prawy ruk i kończy tą strzelaninę. Borussia Dortmund, Boca Juniors, zwycięża Borussia Dortmund, karny 5-3. Ja się tutaj z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Do zobaczenia, no i cześć!